Hej, dziś powiem wam, kto jest kto i skończy się ten czas zamętu. Maski opadną. Gdyby tacy byli wszyscy księża, to może i chodziłbym do kościoła. Czy mógłbyś przestać krytykować tego świętego kapłana? Antyklerykalizm i klerykalizm, dwie choroby. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o filmie Johnny, właściwie wokół tego filmu. Jest to film, który, uwaga, nie jest biografią księdza Jana Kaczkowskiego, jak być może jesteście o tym informowani. To jest raczej historia życia księdza Jana oczami Patryka Galewskiego. Kim jest Patryk Galewski? Otóż Patryk Galewski to jest taka prawdziwa postać, obecnie kucharz, przyjaciel prywatnie świętej pamięci księdza Jana. Człowiek, który wiele w życiu przeżył, od życia z pijącym ojcem, przez używki, narkotyki, aż po przestępstwa i pobyt w więzieniu. Patryk Galewski przeżył coś w rodzaju nawrócenia, zmiany myślenia, uratowania swojego życia pod wpływem właśnie postaci księdza Jana Kaczkowskiego i o tym jest właściwie ten film. To znaczy ta historia jest w tym filmie, a wokół tych wątków poznajemy nieco księdza Jana. Dobra, może teraz coś o fabule powiedz, już to jest nudne, co mówisz. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że przypomniana została postać księdza Jana Kaczkowskiego. Jest to ksiądz, który dokonał wielu dzieł, żeby wspomnieć tylko o hospicjum świętego ojca Pio w Pucku. To człowiek, który, jak pisał święty Paweł, był słaby dla słabych, wszystkim dla wszystkich. Ksiądz, który gadał z tymi, z którymi nikt nie chciał gadać, w ogóle nie gorszył się drugim człowiekiem. I za to przede wszystkim dziękuję twórcom tego filmu, że będzie on, wydaje mi się, często przyczynkiem do tego, żeby spotkać się z życiem księdza Jana, poczytać o nim. Napisał przecież tyle książek. To jest na pewno super rzecz. No i koniec słodyczy, teraz będzie dziegieć. Dziegieć to produkt o smolistej konsystencji, powstający w wyniku suchej destylacji drewna bądź kory różnych gatunków drzew i krzewów. Ja też tego nie wiedziałem. Jest takie określenie jak crowd pleaser. Mówi się tak o polityku na przykład, który schlebia tłumom, ale odnosi się to też do dzieł sztuki, na przykład do filmów, które robią właśnie to samo. Taki przymilacz się tłumom, coś takiego. I oczywiście, wszystkie osoby, którym podobał się ten film i lubią tego rodzaju rozrywkę, super. Ja na przykład słucham Roxy Węgiel. Śmieją się ze mnie. Zapomnieć chcę o tobie, jak ty o mnie. A ja im mówię nara. Dobrze mi jest, jak jest. Więc też mi powiedz nara. Ten film mnie po prostu na wielu miejscach drażni. A może lepiej cringe'ował. Ja w ogóle nie oglądam filmów dla rozluźnienia. Zdaję sobie sprawę, że dużo ludzi tak robi. Na przykład dla odmurzenia. Jakie piękne obrazy tukanów i gołych bab. Jak dobrze się odmurzyć. Ja mam takie podejście do kina. Wybaczcie. No bo ten film Johnny jest miejscami pełen emocjonalnych klisz. Wiecie, jest na przykład wesoła muzyka. Gdy jestem wesoły, idę sobie przez las i uśmiecham się serdecznie. Cóż za wspaniały dzień. Albo smutna muzyka. Kiedy mam powiedzieć coś trudnego. Albo inspirująca, kiedy biorę się za działanie. Chodzę na stół i mówię, eureka, mam pomysł, zróbmy nowy film. Film jest miejscami taki, patetyczny i ckliwy. Ale uwaga, jest coś, albo raczej ktoś, kto sprawia, że ten film dużo jakościowo zyskuje. Jest to oczywiście Dawid Ogrodnik. Kapitalny w tym filmie, rewelacyjny naprawdę. Jestem Jan. A nie, bo jakbyś mi mówił Johnny. Nie szarżuje, nie jest karykaturą postaci księdza Jana. Szapoba po prostu dla talentu tego chłopaka i w ogóle jego pracy. To są rzecz jasna zarzuty stricte filmowe, reżyserskie, narracyjne, które zdaję sobie sprawę, wiele ludzi może zupełnie nie obchodzić, ale jest coś, co mi chyba dużo bardziej przeszkadzało. A więc takie uproszczenie, żeby nie powiedzieć spłaszczenie postaci księdza Jana. Ale to jest w ogóle problem nie tylko tego filmu, ale naszego społeczeństwa. To znaczy łupania grubą siekierą albo grubą pałą prostych rzeczy. Świat jest taki i taki. Grubą krechą zakreślamy kontury, żebyśmy się poczuli w tym świecie bezpiecznie. W tym filmie trochę poszło się w taką stronę, coś co się robi w kościele, czyli no, są tacy liberalni, fajni księża, tacy księża salonowi, którzy są księżmi dla Platformy Obywatelskiej i na przykład zwolenników Platformy Obywatelskiej jak ksiądz Sowa, ksiądz Lemański. I oprócz tego są księża prawi, świętobliwi, nazwałbym ich konserwatywno, bogoojczyźniano, prywatno-objawieniowi.
I ci księża, jedni i drudzy, mają swoje elektoraty. I jak możemy się domyślać, te elektoraty się naparzają. I ten film trochę jest taki, że wpisuje się w ten podział. To znaczy przedstawia księdza Jana Kaczkowskiego właśnie jako tego pierwszego, tego liberała. Bardziej są podkreślane tutaj takie nuty działań tego księdza, bardziej taką charytatywną działalnością robienia dobrych rzeczy niż umocowania w samym kościele. Jakby tych rzeczy nie można było połączyć w filmie. W tym filmie to jest taki ksiądz, który był u Tomasza Lisa, był na Woodstocku, z kościołem to generalnie na bakier. Nawiasem mówiąc, biskup w tym filmie to jest taka karykatura, połączenie Don Pedro z Gargamelem. Żadnego hospicum bez mojej zgody nie zbudujesz, rozumiesz? W sensie, że on jest tak grubą kreską, karykaturalnie kreślony, jako taka postać jednoznacznie zła, jakiś taki, jak rozumiem, symbol instytucji kościoła. I żeby nie było, bo zdaję sobie sprawę, że mam skłonność do przewrażliwienia, ale raczej tak nie jest tym razem. To znaczy, naprawdę w wielu recenzjach jest to tak podkreślane, jako postać księdza oderwanego od instytucji, będącego raczej w kontrze do niej. A jak było naprawdę? No nie tak do końca, jak prosto jak było w tym filmie. Wystarczy na przykład obejrzeć 1,5-godzinny występ księdza Jana Kaczkowskiego na Woodstocku. Kilka minut słuchania i okaże się, że ksiądz Jan Kaczkowski, ten liberał, przedstawia się jako trac. Ja naprawdę jestem tradycjonalistą. Ja najchętniej ostatnio odprawiałem po raz pierwszy w życiu mszę świętą w nadzwyczajnym rycie rzymskim i msza święta nie jest po to, żeby się nią bawić. I dlatego jestem katolikiem, bo o swój katolicyzm i o swoje kapłaństwo musiałem walczyć, ponieważ wpadł mi w ręce mszalik mojego ojca, tak jest przed soboru. Mówi o nadzwyczajnym rycie. I tam mi dopiero ktoś poważnie wyjaśniał, o co chodzi, że tam postawili tego kolesia śmiesznie ubranego w tych szatkach za tą ławką. Ktoś mnie poważnie potraktował, nie mówił do mnie jak do dziecka, tylko wyjaśnił mi symbolikę szat liturgicznych, na czym polega ofiara, na czym polega w ogóle obecność Chrystusa w chlebie i w winie, czyli w ciele i krwi, że pełna, że realna. Nie chcę wam tutaj mylnego kazania mówić. W ogóle dużo do tych ludzi młodych na Woodstocku mówi o swojej pobożności eucharystycznej. Że tak naprawdę jak się porządnie mszę świętą odprawia, to wbrew pozorom ten kościół katolicki, który się może wydawać taki sztywny, taki zły, on tak naprawdę gdzieś w środku jest bardzo czuły. Ja bym chciał pokazać czułość Eucharystii, czułość kapłaństwa. Co więcej, mówi, że wkurza go wrzucanie go do zbioru liberałowie. Coś, co mnie zawsze wkurzało, że mnie próbowano władować w jakąś formę. Zawsze mówili, ksiądz liberalny, który występuje w TVN-ie, telewizji, szatana, daje wywiady do wyborczej. Tak. I jedni mówili, liberał, na pewno będzie Lemańskim 2. A inni mówili, tradycjonalista, który w ogóle jakiś schizofrenik, lefebrysta. Wręcz jest dumny z tego, że chodzi w sutannie w różne miejsca. Zawsze mnie w życiu kręciła jednoznaczność. Ja uważam, że celibat i łażenie w sutannie, ja łażę po Sopocie w sutannie, bo tam mieszkam i w Pucku też i nie mam żadnego problemu, żeby w sutannie pójść na piwo. Bo gdybym poszedł bez sutanny, to by powiedział, o Boże, jak się ukrywa się. O tym rzekomo złym kościele mówi tak. A tobie się kościół podoba? Jasne, że mi się podoba, bo to jest mój kościół. Ja... Oczywiście jest kościół przez małe K, to, które tworzymy my, duchowni, który nie zawsze jest fajny. My, duchowni, ale także wy, świeccy. Kościół, ten mój, który nazywam swoją matką, ten apostolski, wspaniały, z tradycją gdzieś sięgającą czasów właśnie apostołów. Ten, któremu przysięgałem wierność i posłuszeństwo, kocham i afirmuję, bo to jest mój kościół i nigdy nie będę się stawiał wobec niego w kontrze. A na wątek złych biskupów mówi coś takiego. Sami spotkaliśmy wczoraj i dzisiaj dwóch niezwykle przyzwoitych biskupów, no właśnie, przyzwoitych biskupów, księdza biskupa Rysia, wicebiskupa z Krakowa i księdza biskupa, jak się nazywa? Edward Dajczak. Dajczak, kierownika diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Bywają, oczywiście mainstream czasami bywa trudny, ale
Ja znam osobiście jeszcze kilku zupełnie przyzwoitych biskupów. Mam nadzieję, że kiedyś któryś z nich zagości na Woodstocku, bo warto. To są goście z otwartą głową, którzy nie są zamknięci. Po prostu, no, jak ludzie, no. I oczywiście wyrwałem fragmenty, posłuchajcie tam całość, bo jest tam też i krytyka kościoła, i inne sformułowania, które są w drugą stronę. Ale to właśnie tylko pokazuje, jak złożoną postacią był ksiądz Jan Kaczkowski i nieoczywistą. A ja chciałem pokazać, że najpiękniejsze to, co się... To jest łamanie konwenansów, że można siedzieć w sutannie, można być naprawdę głęboko wierzącym katolickim księdzem, ale nie być skostniałym palantem. Straszną jest biedą, gdy wydaje się nam, że nasze myśli o drugim człowieku wyczerpują jego tajemnice. Puenta. Dosyć ważne pytanie brzmi, czy ten film zrobi dobrą robotę? Warto byłoby sobie sprecyzować, co to jest dobra robota, na przykład dla mnie jako wierzącego. Dobra robota to jest taka, że przybliży innych ludzi do Pana Boga. I odpowiadając na to pytanie, powiedziałbym, nie wiem. Ja to sobie myślę, że Pan Bóg to raczej dotyka ludzi, jak On chce, czym On chce i kiedy tylko On zechce. Mi to się wiele razy w swoim życiu wydawało i wydaje, że tamten film, ten kanał na YouTubie, ta książka, to kazanie, to w ogóle jest jakieś oddalające od Pana Boga, że to nie służy Panu Bogu, że to w ogóle jest antyewangelizacja i tak dalej. I tak sobie czasami myślę, serio gościu? Skąd masz taką pewność? Skąd taka ocena? Jest masa paździerzy w kinie chrześcijańskim. Miałbym się nawet powiedzieć, że większość paździerzy, że większość filmów w kina chrześcijańskiego współczesnego to paździerze. I uwaga, warto te filmy oceniać, warto je krytykować, warto dbać o piękno, nazywać pięknem to, co jest piękne, a nie to, co się nam wydaje, że jest piękne. Ale ta druga część, jak to działa, jak to ewangelizuje, jak dotyka sumienia innych ludzi, ja już wyzbywam się pewności co do tego rodzaju ocen. Mówię, nie wiem. Wydaje mi się, że niektórych dotknie chrześcijańska pasza i w ogóle doprowadzi do ich nawrócenia. Niektórych dotknie film Johnny, który pod względem filmowym właśnie dzisiaj skrytykowałem, a niektórych poskłada Tarkowski. I tak samo chyba jest z księżmi, wiecie? Jeden jest dla tych, drugi jest dla innych. Więc może zanim następnym razem ze stuprocentową pewnością jakiegoś księdza skreślisz, to przypomnij sobie, czym jest powszechność kościoła, chłopcze, dziewczyno. I że Pan Bóg może przybliżać do siebie także za pomocą tego buca tradycjonalisty, który cały czas się czepia, albo za pomocą kolesia na flamingu. Jedno jest pewne i żeby troszkę tego cukru na końcu dodać do tego filmu. Taka przepiękna scena jest w tym filmie z życia księdza Jana Kaczkowskiego, gdy jedna osoba umiera na rękach księdza Jana. I ksiądz Jan nie prawi tam żadnych morałów, żadnych wydumanych teorii, tylko bierze go wręcz za fraki i mówi: jestem dumny, że poznałem takiego człowieka jak ty, i gdy ten już jest bliski śmierci, krzyczy wręcz do niego: kocham cię, człowieku. Kocham cię, człowieku. I sobie tak pomyślałem, nie ukrywam, że w trakcie tej sceny uroniłem łzę, że tak naprawdę my często w swoim życiu nie wiemy, co powiedzieć drugiemu człowiekowi. On często zwraca się o pomoc, mówi o jakiejś trudności, dzieli się jakimś cierpieniem, a my, kurde, chcielibyśmy pomóc, ale nie wiemy jak. I wydaje mi się, że jak nie wiemy, co powiedzieć, to powiedzmy po prostu: kocham cię. Ksiądz Kaczkowski mówił: masz siedzieć i trzymać człowieka za rękę. To wszystko. No i tyle. Zostańcie na ogłoszeniu. Słuchajcie, ogłoszenia są takie, że jest organizowany koncert w mojej parafii na Płaszowie Małym. Chodźcie, pomodlimy się, będziemy wielbić Pana Boga, a oprócz tego będziemy zbierać środki na leczenie Adama. Wszystkie szczegóły, gdzie, kiedy, co, jak, w opisie pod filmem. Oprócz tego chciałbym przypomnieć, że wciąż trwa licytacja srebrnego przycisku. Link do tej licytacji macie w opisie pod filmem.
I pojawiła się też niemała gratka na tej grupie licytacyjnej, więc tam w ogóle się zapiszcie i śledźcie te informacje. A ta gratka to tomik poezji mojej znajomej, Oli Cichoń. Ja już biorę udział w licytacji. Wygrasz ze mną? No to tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.